Zimowla to przede wszystkim historia trójki nastolatków, którzy zaczynają amatorskie śledztwo w związku z różnymi tajemnicami. Pojawia się też lunatykująca dziewczyna, która zwraca uwagę wszystkich mieszkańców, budzi w nich niepokój i lęk. Nie wiadomo, co się może wydarzyć. Te historie nawarstwiają się, zaczynają się zazębiać, zbiegają się ze sobą. A czy dojdzie do rozwikłania tajemnicy i w jaki sposób do niej dojdzie, no to już się trzeba przekonać samemu. Gdybym miała opowiedzieć Zimowlę, to mogłabym to pewnie zrobić na kilkanaście różnych sposobów. Dla mnie takie najważniejsze wątki, najbliższe mi, to po pierwsze lęk, z którego ta książka w jakimś sensie wyrasta, w związku z tym, co się wokół nas dzieje, w jakich obawach ja zaczynałam ją pisać. Jeszcze żyliśmy spokojnie w Europie, ale już czuło się narastające skrajności polityczne. Z drugiej strony do głosu coraz silniej w mediach przebijały się naukowe raporty dotyczące katastrofy klimatycznej. Natomiast drugi wątek, który jest mi bardzo bliski i chyba jest taki najbardziej intymny, to kwestia związana z postaciami kobiecymi, z tym, jak trzy pokolenia kobiet komunikują się ze sobą, babki, matki i córki. Związane też z tym, w jaki sposób zawdzięczają sobie poszerzanie pola wolności wraz z pokoleniami i jak wyglądają te procesy emancypacyjne i co jeszcze w związku z tym trzeba zrobić. A trzecia rzecz, to wątek związany z pamięcią i historią i opowieść o tym, czym dla Polski była transformacja i dlaczego jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. W mojej książce pojawia się mnóstwo dziwności, mnóstwo niezwykłości, ale wszystko jest podszyte taką wyzierającą spod spodu rzeczywistością, która to tłumaczy. Taki obraz świata to jest coś najbliższego mi i ja sobie wyobrażam, że tak funkcjonuje pamięć, która ma wiele różnych nurtów i one nie zawsze są logiczne. Częściej powiedziałabym, że są nielogiczne niż logiczne. Religijność w mojej książce jest takim zlepkiem różnorodności, zlepkiem nie tylko katolickiego imaginarium, ale wielu różnych innych rzeczy, które się łączą w taki rodzaj konglomeratu wierzeń, zwyczajów, wyobrażeń. I myślę, że to jest jeden z takich elementów obrazu współczesnej Polski, który jest ważny i często niesłusznie pomijany albo też przedstawiany w jakimś takim skrajnym świetle. Nie zapisuję snów i chyba nigdy mi się nie zdarzyło, żeby sen, mimo że śnią mi się czasami dziwne rzeczy, to chyba sen nigdy nie był inspiracją do tekstu, natomiast zapisuję bardzo dużo notatek w komórce. Właściwie w ciągu dnia potrafię zrobić takich notatek nieraz kilkanaście. Rzeczy, które mi przychodzą do głowy, rzeczy, które podsłucham, rzeczy, które przeczytam, gdzieś mnie tam zainspirują. I na przykład ja tak zupełnie chyba niepisarsko mnóstwo inspiracji zbieram z mediów społecznościowych, gdzie ludzie wrzucają różne swoje historie i to jest czasami dla mnie znacznie bardziej inspirujące niż klasyczne powieści. W mediach społecznościowych nie ma całej wiedzy o świecie, natomiast jest to teraz nasz podstawowy sposób komunikacji i jeden z podstawowych sposobów przekazywania narracji. Ta narracja się zmienia i ona jest krótsza, bardziej poszarpana, ale rzeczywiście tam teraz piszemy na co dzień i to piszemy pewnie znacznie więcej niż zanim się te media społecznościowe zaczęły. Zamiast mówić, to ze sobą piszemy, więc no to w automatyczny sposób jest dla mnie interesujące. Dla nas wszystkich teraz w literaturze i w życiu najważniejsze powinno być współodczuwanie i empatia i otwieranie się na drugą osobę, a nie okopywanie się w swoich własnych przekonaniach.